ci były wesolutkie czasy. Mleka, miodu, opór nie zbrakło, kiełbasy. Świniaki nawrosły, miło było patrzeć. Kto by nam się martwił o pyry czy tasze. Dumna gospodyni dzieciaki chowała, tłuściutki obiadek dla nich gotowała. Kto by tam pomyślał, że będzie przemiana i zamiast masełka w lodzie będzie rama. Cześć, siemanko, z tej strony Akbar. Witam was na serii Stara Polska Gospodarka z bratem. Jest to odcinek, o ile dobrze pamiętam, 6 czy 7. Ogólnie brata nie ma w domu, ponieważ dzisiaj będzie szkoła, a później o 11. Polecimy dzisiaj z rozsiewaniem nawozu oraz z opryskami. Ogólnie czekam na nowy nabytek. I chyba nawet przyjechał. Jest, przyjechał. Widzimy. O, guzik. Jak widzicie, nowy nabytek to żmijeczka. Chyba nie mam nic w roku. Panie. Witam. Wie pan, 4 minuty tego trzeba czekać na pytanie nie jeździ, wie pan? Widzę właśnie, ja daj do przodu. Już? Ciągniemy już się. Ja patrzę, tu odpinam. Nie, Karolina, ja chyba nie biorę. O, tak? Nie tak szybko. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Weź to ruszyć. Weź to ruszyć. O, dobra, będzie. I ona podpięła się? Mhm. I dziwnie. Już pan zjechał? Jeszcze nie. O! Do przodu, nie do tyłu. Tanie, tanie. Ściągnięta. Re. Tutaj dla pana umowka. Dziękuję. Przelewik tobie? Słucham? Przelewik tobie? Tak, tak, tak. Mogę usiąść na 30? Można. No i tam cię dziadek kiedyś taki miał, wiesz pan? Ty, panie, nie pilnij go. Przepraszam za cięcie, ale jak widzicie, już młody jest ze mną. Mamy godzinę 13. Młody, dlaczego tak późno wróciłeś do domu? A to szkoła, nie? To po pierwsze. A po drugie, jeszcze musiałem tam załatwić do urzędu papiery, bo tu zaraz koniec roku. Chciałem zanieść, że będę kończył szkołę już. To jak coś, to ty polecisz na razie 30, rozsiać pole, na pola. Mhm. Potem się zamienimy. Ta, idę do domu się przebrać, aby koszulkę, bo mam od szkoły to spodnie, nie? No ja jadę już na pole. Polecił do tego domu. O! Czwóreczkę proszę, nie do tyłu. Światełka włączyć, żeby policja nie stała tam nigdzie. Może tym razem wypadku nie będzie. Światło mi zgasło w domu, ja cię... Prądu? O. Nie ma go? Dobra, jest już, kurde. No już myślałem, że prądu nie ma. Polecimy na dzierżawę. Pierwsze, jakby... spryskać chwasty. Sorry, ale mam dzisiaj takie odklejki w ogóle, to jest masakra. Mogę mieć czasami przecinki, dlatego Crispin będziesz mi pomagał gadać. Dobra, czekaj, bo ja szukam coś na ustawieniach klawiatury, ale nie mogę tego znaleźć.
mi się przestawiła jedna rzecz. Dobra, po zacinku to zostawię. Czekaj, bo ty jedziesz na pole koło mnie, co nie? Tak, tam dalej trochę. Trzydziestka zatankowana, zatankowana, dobra. Zatankowana. Jak zawsze. No nie zawsze, bo raz... A nie, to 55 mi zbrakło paliwo. Ej, gniecenie mamy włączone. No to wyłącz. Chyba nie mogę. A, wałka nie mam tego. Gdzie tutaj było gniecenie? Tu jest. Niby fajnie wygląda, ale trochę szkoda mi plonec, nie? Lecimy. Tylko dwójeczko myślę, że będzie dobrze pryskać. Hit chyba. Co? Hit chyba będzie. No 7 na godzinę jadę. Trzeba się cisko. Ja muszę wziąć to 30 do remontu za swój hajs, bo dupa już pewnie od tego metalowego siedziska w odmostach kresy. Nic ci nie będzie. Będziesz miał twardszą dupę. Ale to pięknie wygląda, jak ja tutaj pryskam, a ty jedziesz. Głupie. Tutaj teraz, żeby lans nie pourywać o te krzaki. Ogólnie, co myślicie na temat ścieżek? Bo jest w planach, ale nie wiemy, czy robić, czy nie. Właśnie chcieliśmy was się dopytać. Niby ścieżki fajnie wyglądają, ale to jest trochę z tym roboty, zabawy. A polknął tam. Tak szczerze, za czym ja tam dojadę, nie? To ty to opryskasz. Nie. Ja będę musiał wrócić, zalać się jeszcze. Ja dopiero jestem na znaku Adamów, nie? Bóg znak tego. Na sąsiada pole trochę wyjedziemy. Niezbyt nie. A dopiero co zasiadam. Dojechałeś już? Nie. Co ty gadasz? O, teraz wyjechałem. Troszkę cię to zajęło. Czyli który to będzie? Drugi tydzień szkoły? Jakoś tak. Bo czwartego... No, drugi tydzień. Niech się pyta chłopiec. Dobra, to że jesteś na nauczaniu w dymce? Murce jakoś tak? Murce. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. U ciebie. Szkoła klucza. Dobra, już widzę, że trzeba trochę szybciej jeździć. Bo... Ja. Bo ubywa, a pola w ogóle nie ubywa. Co ty gadasz? No. Trzeba 11 jeździć. Ja dopiero wjechałem w pole. To nieźle w takim razie widzę. Ej, o. Jaki on ma rozrzut? Bo... Rozrzut? Nie wiem, nawet. Dziwne, bo ma w sklepie 9 metrów, a rozrzucone całą szerokość pola. Co? Dobra, no. To weź zmniejsz. No nie można właśnie. Jak nie można? No nie można, nie ma tutaj tego. Jezu. Ej, dobra, to chyba nie porozrzucam sobie. W no takim wiesz, razie. Na chciałem jechać. No. Wiem. No w takim razie sobie nie porozrzucam. Chińskie kupujesz, a potem masz problem. Jakie chińskie, jak to polskie? No ja wiem, może być europejskie. Nie. Jak dawkę. Aha, to dopiero pierwsza dawka jest na tym polu. No. Na tych tak samo będzie. Ej, ale na mapie pokazuje normalnie 9 metrów. Tylko tu animacji jest za dużo. A. Może i dlatego. Rozrzuciłem. Te pole na dwa razy w tej stronie. No, bo 9 metrów w końcu. Na muszę. Które teraz mam jechać? Czekaj, 19 jest do oprysku. 12? 50 przed domem. Przed domem ci zostawić, czy... Jak? Tam jest rzepak, on nie ma chwastu. Ale nie, no może nie. Możesz w sumie zostawić, ale trochę ciłowo to będzie wyglądać.
On rozrzuca 9 metrów, a wiesz. To jeszcze ja na 12, bo 12 jest, ty. No nie wiem, co chodzi. O, światło włączy, kurde. Zobaczył na mnie, że mam światło i pewnie też łatwo. Nie, ja jestem daleko od ciebie, jeszcze cię nie widzę w ogóle. No ja już śmigam sobie drogę. Ciągnik widmo jedzie. No w ogóle trochę mnie boli, że ta 60 nie ma panelu IC. Sorry, 55. To jest największy ból w niej. Ogólnie ja jadę się podlinkować. Nie wiem jak ty. Nie, dopiero mam 79, mi zostało jeszcze. No, ja mam 204. A, bramy zamknąłem, bo tam złodzieje w co, nie? Dobra, to otworzę. U nas nie ma co kraść. No nie ma, nie ma. Becia moja. Wie? A kto ją weźmie? A, Ubozek. Nie, łeb krowy przez obory wystawu. A, wiem, bo ja ten... Otworzyłem jej okienko, to tam został, bo... Tam gorąco w środku mają, że to masakra jest. Nieźle. Bo byłem po mleko do kawy, to masakra. A ty tam tędy pojechał. Właśnie wiem, bo ogólnie sprzedaliśmy plony, jak widzicie, i... Jakby nie chcieliśmy odcinka zimowego nagrywać, no bo nie było co sprzedawać, po pierwsze. To my wywieźliśmy 2,5 szczepy. Nawet nie. No. Po pół przyczepy wszystkich plonów było. Jeszcze sprzedaliśmy mleko. Za mleko 7 chyba tysięcy. Koło 8 to, nawet było. Bo to było ten, jak tysiąc, zapotrzebowanie chyba? Nie było. To nie wiem, po co? Czemu I tak nie było sensu nawet co nagrywać, no bo pewnie nic nie wyszło. Siebie jakbyśmy nagrywali, to by to też... Już tyle się mieliśmy na swoich odcinkach, że to masakra. Czy to ujęcia, czy to coś. Także... Ja pierdolę. I przatka, co? Niestety, sorry za to, że... Będą jakby odstępy, ale... Takie jest mieszkanie z rodzicami i z rodzeństwem. No ale cóż, nic nie zrobić, tak? Ale zaraz spokojnie 18. Pójdzie się na swoje. W końcu. Już za rok, nie? Co? No jaki rok? No nie sam, tak. Pół roku. No 5 miesięcy to by zostało. No? Do kwietnia. Mi 7. No, ale co? Nic nie zrobisz. Ale ja mam spokój na chacie, chłopie, co? Co ty, moja mama na dole, to ojcem, nie? No ja mam wszystkich na górze praktycznie. Tam gdzie ja mam pokój. Na górze, aby ja jestem, mam brat z bratem, nie mam. Chłopie, jeszcze remont jest tutaj w domu. A, tak. To wiesz. U mnie nie ma. U mnie remont. Bo u mnie dopiero co chata ma 3 lata. I remonty to chyba na 50 lat. Jo. Już rozsiałeś ten typowy? No i wracam, nie? To tak szybko. No chłopie, jak to szybciutko idzie. I to coś ci nawet 20 minut odcinka nie wyjdzie całego. Łącznie z przywozem tej żmijki. Najwyżej dzisiaj będzie krótszy odcinek, co nie? Troszkę. Ja coś ci wymyślę, zaraz zobaczysz. Jeszcze jeden przejazd został tylko. Ja dopiero wjeżdżę na pola. A nie chcę rozsiewać tym rozrzutnikiem. Ja widziałem jak to źle wygląda. Ej! A my braliśmy tamte pole? Które? Dzierżawę, co ty miałeś wziąć się na tamte 50 coś? 54? Nie. Wtedy ci... Co wtedy robiliśmy sobie te testy? Ej, możemy jeszcze wykupić tu dzierżawę. No bo miałeś ją na odcinku teraz. No. Właśnie czekaj, teraz co tam jest? Tam coś rośnie.
Ale sorgo. Właśnie Nie, sorgo, dobra, nie udało. sorgo. Sorgo, nie sorgo. A, ziemniaki. Ej, tu akurat nie masz nigdzie ziemniaków. Ej, bez kitu. Dobra, to biorę dzierżawkę w takim razie. 54, 54, 54, 54. Tu jest. Lis. Wydzierżawiony. Ej. 3000 za je, za. To jest początkowe. No, trzeba to ustawić, wiesz, o co. Dobra, co tutaj jest? Tutaj chwast rosnący jest, widzę. No idź opryskać, żeby ci nie ten. Ale tu jest pielnik, no to nie jest, wiesz, jakiś środek. Później się by opryskał najwyżej. Nie, ja pryskałem właśnie na dzisiejszym moim odcinku, też były pielni na ziemniakach, opryskałem, no co ty. Bo potem jak będę kopał, to ale zapomnę. Ale wiesz, jak te ziemniaki są posadzone? A, tak, dobra. Może ja będę skakał. Nie, właśnie. Już skumałem. Ja już skoczyłem. No ja też. W sumie obornik by się przydało wywieźć jeszcze. Powiedziałeś, ile go mamy? No właśnie. To można teraz, nie? Tylko gdzie go wywieźć? Co ty robisz tam na podwórku? Ja to widzę. A nic. Wiesz, że ja to widzę. Wiem. I słyszę, jak 30 upalasz. A fajnie tak coś mi. Ale cyrklarze i wyrąbą. Ja wiem, gdzie ten wywieźć. Gdzie? Co, wracamy po kolejnej przerwie. Niestety musiała być. Ale nic nie zrobisz. Pomyśleliśmy z Kryspinem, że jeszcze nagramy. Jak wywozimy na nasz nieużytek obornik. O chłopie! To jest? Jest problem. Gdzie stoi obciążnik? Tył, kurwa, zaraz dawaj. To one nie uradzą, chłopie, co ty? Dobra, tak. Nie da. Bez obciążnika mi tak dupę podniosło. Ja tutaj słomę krową, bo... Widać, że rano nie było jaci krów. Nie wiem w ogóle. Ale zobacz, ile my mamy zbożnika. Obornik możesz sprzedać, bo Henik tam, nie? Ma dużo pól. No. Mi się przydało w sumie. Kuchni to nie ma. Jezu święty, pomocy. Nie wytrzymam zaraz. Co? Ale muszę w pewnym momencie wyciszyć odcinek. Nie, zostaw to po prostu, zostaw. Kaszel tam nie przeszkadza. To nie kaszel. Nie a, słyszałeś? To... Nie, na Discordzie było słychać, jak ktoś kaszlał, naprawdę. A, to dobrze. Chłopie, ja tutaj ładuję ten opornik, a go nie ubywa. Wiem. To zobacz, co ja, jakie ja ładowałem. Bo ja... Co? Jedna belka była zbugowana i wszystkie wystrzeliły prawie. Jest. Przyczepę odjeżdżam. Trzydziestka power. Trochę pomodowy dla mnie musiał. Czekaj, te drzwiczki czy gdzie będą? O. Pierwszy raz w ogóle ładuję 30. Dobra, tu. Wszystkie pole w ogóle jest na zero nawiesione, nie? Sam powiedział. Yes. Trzeba nawiesić. No wiem. Poza odcinkiem. Dobra, ja jadę w takim razie. Mamy niedaleko ten użytek. Jak przyjadę, to zakończymy odcinek. Mogłeś nie stać tutaj. Chłopie, ja na znaczek Windows nacisnąłem i mówię ja. O.
Pewnie użytek mamy naprzeciwko Gaspy praktycznie. Także jest dobrze. Na którą mam sypanie? Na tył. Dobra, sypiemy tutaj. Ci powiem, że ja pierwszy raz myszkę ładuję, nie? Ja? No ja ciągle padam. Łatwiej jest. Ej, nie mogę wysypać. O. Ej, co jest? Nie wiem. I w ogóle pierwszy raz na turem obsługuję się na manualu. Manualu. O, dopiero mi tutaj łapie wysypywanie. Co jest? Chłopie. No. Heniek nie może wypłać obornika. Ty. Kolejna zbugowana mapa? Nie. Przecież ja normalnie tam mam gospę i wysypuję na ziemię, to niemożliwe. Aaaa. Pamiętasz ten mod z trawą? No. To już wiesz, czemu. Wiesz co? Po prostu to zakończmy. Później z tym się pobawię. Naładuj to. Co? Kończymy? Kończymy. Nie będziemy przedłużać. Żegnaj się, panie. To ten odcinek to... nie wypał. Tak, nie wiem, kiedy będzie następny odcinek, ale wiem, że tak kończymy. Zapraszam do tego oto pana, który właśnie ostatnią łyżkę włożył na odrobu. Nie wiem, jak to nazwać. Była dobra. Zapraszam do oglądania innych odcinków na moim kanale oraz do oglądania tego pana odcinku. Zapraszam na Discorda, link jest w opisie. Co ty robisz tu 30? Chłopie, mówię, że pierwszy raz na... Także co? Zegnam. Na razie.